Panie, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami. Modlitwa Jezusowa przeżywa dzisiaj renesans. Jest to bardzo prosta modlitwa, która polega na powtarzaniu słów: Jezusie, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną grzesznikiem. I powstała ona w wyniku połączenia dwóch fragmentów Ewangelii. Po pierwsze, wołania niewidomego pod Jerychem, jak i również modlitwy celnika. I właśnie w takiej postawie mamy do niej podchodzić, aby połączyć nastawienie tych dwóch postaci. Z jednej strony konsekwentnego niewidomego, a z drugiej strony pokornego celnika. I właśnie taka postawa zyskuje serce Boga i sprawia, że On jest tym zachwycony, jeszcze bardziej na to odpowiada. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że we mszy świętej jest też taki moment, w którym możemy uczyć się dobrego stosunku do Bożego miłosierdzia. Jest to chwila Kyrie Eleison, co tłumaczy się jako Panie, zmiłuj się nad nami. Bardzo dumne słowo. W starożytności używane w konkretnych okolicznościach. Na przykład, kiedy starożytni Persowie wybierali króla, krzyczeli Kyrie Eleison. Albo z kolei to słowo było używane, kiedy panujący król odwiedzał miasto. Również z kolei wtedy, kiedy przywódca zwycięskiej armii wjeżdżał na Kapitol. I ten ostatni wjeżdżał na rydwanie, był ozdobiony wieniec laurowy oraz trzymał berło w ręku, a obok niego szli mieszkańcy Rzymu i krzyczeli Kyrie Eleison. Kościół wykorzystuje to bardzo uhonorowane przez historię słowo, aby uczynić z niego pieśń, która wychwala Boga oraz prosi Go o pomoc. I wyśpiewują Kyrie Eleison wszyscy, którzy wierzą w wszechmoc Boga. I tak jak mieszkańcy starożytnych miast musieli zjednywać sobie nowego władcę, tak samo chrześcijanie poprzez Kyrie Eleison proszą Pana Boga o pomoc w duchowej walce. Ponadto dziękują Mu za ofiarowane w Jezusie Chrystusie zbawienie. Niech słowa Kyrie Eleison będą jak wyciągnięcie ręki i błaganie Boga o pomoc.